Są gorące pytania telewizji w polsce.pl a my przechodzimy do spraw międzynarodowych i będziemy pytać czy na to to naprawdę sojusz to wszystko to pytanie cały czas pada w cieniu, negocjacji i rozmów na szczycie w Londynie moim gościem jest Jan Pares były szef MON był minister obrony narodowej Dzień dobry panie ministrze Dzień dobry czy na to jest dzisiaj. Mocniejsze niż 70 lat temu, czy zdecydowanie słabsze? A 70 lat temu to na to w ogóle nie było. Przepraszam, chodzi mi o ten. <laughs> właściwie chodzi mi bardziej od subu, powiedziałem o 70 lat temu, bo chodziło mi o wypowiedź pierwszego sekretarza generalnego, który powiedział, że trzymać Rosjan z daleka, Amerykanów przy sobie, a Niemców pod kontrolą. Od tego chciałem zacząć. No tak, wtedy, wtedy niektórzy myśleli, ale to minęło 70, 70. lat. To bardzo dużo się wydarzyło, i oczywiście sojusz miał swoje lepsze i gorsze chwile, ale generalnie można powiedzieć, że liczba uczestników się cały czas zwiększała. Czyli, że tak jakby miał siłę przyciągającą, miał coś pozytywnego w sobie, bo przecież nikomu nie narzuca się uczestnictwa w tym sojuszu. A kraje, które się próbowały wypisać, tak jak Francja, po paru latach wracały. Więc to jest dowód na to, że ma swoją wartość. No i bez wątpienia jest, jest to najsilniejszy sojusz na świecie, który zresztą w ciągu ostatnich lat powiększa swoje zasoby, swoją zdolność obronną, ponieważ, co tu dużo mówić, najpierw pod wpływem szczytu NATO w Warszawie, kiedy jeszcze urzędował prezydent Obama, a później, kiedy już nadszedł prezydent Trump, postanowiono zwiększyć siły militarne NATO, zwiększyć budżety wojskowe i jest to niewątpliwy sukces. Więc trudno mówić o kryzysie czy o rozpadzie w momencie, kiedy... Potencjał sojuszu rośnie. Na potwierdzenie tego, co pan minister powiedział, na pewno potwierdza te słowa Jens Stoltenberg, który zabrał głos, więc posłuchajmy tego, co miał powiedzieć, co powiedział sekretarz generalny NATO. NATO jest silne. Stany Zjednoczone, Ameryka Północna i Europa. Robimy razem więcej niż zrobiliśmy przez ostatnich 10 lat. Cieszy mnie europejska jedność, cieszą mnie dążenia do wzrostu obronności w Europie, ale jedność europejska nie może zastąpić jedności transatlantyckiej. Tym bardziej, że te słowa padły w kontekście wypowiedzi prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który no, w. Nazwał sojusz i że toczy go śmierć mózgowa, więc to były bardzo ostre słowa. Tym bardziej, że bardzo zareagowała nerwowo także Angela Merkel. A czy prezydent Francji rzeczywiście powiedział takie słowa? Trudno mi w tej chwili orzekać, w jakich intencjach. Tym niemniej najważniejsza jest reakcja na te słowa Otóż ona była bardzo negatywna we wszystkich stolicach odcinano się od tych słów i uważano, że on przesadza i że jest właściwie jakimś prowokatorem No a ten kto śledził wydarzenia w telewizji. Wczoraj kiedy był pierwszy dzień szczytu NATO mógł usłyszeć jak prezydent Trump. No bardzo jednoznacznie negatywnie ocenia tę wypowiedź mówiąc że jest paskudna i wredna i bezzasadna i mało tego Trump powiedział to publicznie więc, tak jakby nie ukrywał tutaj swojej postawy, wobec takiego, postawienia, interesu Francji, więc, oczywiście zdarzają się wypowiedzi głupie zdarzają się decyzje, które są, nietrafne. Widzieliśmy, że Turcja próbowała w ciągu ostatnich kilku dni za nieco złamać solidarność członko, krajów członkowskich. Ja bym powiedział nawet, że to, co zrobił Erdogan ostatnio, było właściwie naruszeniem traktatu. Ponieważ ten traktat mówi o tym, że jego celem jest bezpieczeństwo państw uczestniczących, czyli że sprawy bezpieczeństwa są nadrzędne i nie mogą być używane jako narzędzie do osiągania innych celów. Nie wiem, gospodarczych, politycznych czy jakichkolwiek innych, bo sojusz się nie zajmuje żadną inną sferą, on się zajmuje tylko tą jedną sferą bezpieczeństwa. I no, gdyby państwa, jakby to powiedzieć, przy pomocy spraw wojskowych, próbowały. Swoich sojuszników szantażować, no to byłoby to idiotyczne, byłby to koniec sojuszu. Ale czy nie prawda? pozostawia to, co ta deklaracja Turcji, która próbowała blokować przyjęcie uaktualnienia planu wsparcia Sojuszu Północnoatlantyckiego właśnie dla krajów bałtyckich i Polski, mówiąc o tym, że potrzebuje wsparcia w kwestii, no tak jak oni to nazywają walki z terroryzmem, czyli oczywiście sprawa Kurdów cały czas jest podnoszona, czy to nie pozostawia takiego znaku. W ramach, zapytania o jedność, na to, że cały czas my musimy podejmować decyzje w ramach demokratycznych struktur, a z drugiej strony mamy Rosję, która w, w sposób autorytarny, a nawet czasem dyktatorski po prostu podejmuje decyzje bardzo szybko. No, oczywiście, że jak państwo jest jedno i. Jeszcze na dodatek nie jest demokratyczny, ma tam jednego decydenta, to proces decyzyjny jest szybszy. Moim zdaniem tutaj błąd Turcji polegał na tym, że po pierwsze upubliczniła ten spór, ponieważ to jest przede wszystkim szkodliwe. Nie jest rzeczą złą, jeżeli ktoś wyraża, prezentuje swoje interesy, ale może to robić. No na forum wewnętrznym. Natomiast to wyglądało na pewien rodzaju szantaż publiczny i na złamanie, właśnie i traktatu tworzącego sojusz i, i pewnej solidarności, która w sojuszu obowiązuje. To jest jednocześnie dowód na to, że przez ostatnie dwa lata nasza dyplomacja była słabo obecna, czy wręcz pasywna na kierunku tureckim. Trzeba pamiętać, że Polska, Rumunia i Turcja to są trzy najważniejsze duże kraje Flanki Wschodniej Sojuszu. I no kiedy urzędował minister Waszczykowski konsultacje w ramach tej trójki były dwa razy rocznie. Po to właśnie, żeby nie było wątpliwości, jaką prowadzić politykę wobec Rosji, jakie są zagrożenia i żeby uzgadniać wzajemne posunięcia. Mnie się wydaje, że tego zabrakło w ostatnich dwóch latach, no i mieliśmy tego rezultat. Na to jeszcze spełnia jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, czyli. Wszyscy obywatele, którzy są państw w sojuszu, mają pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. To jest jedna z kluczowych kwestii, czysto społecznych, tak? Czy pewnego rodzaju spory nie powodują wśród obywateli i nie, 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 nie pojawiają się znaki zapytania, czy to na pewno w dobrym kierunku zmierza, kiedy, kiedy, kiedy zaczynają się pewnego rodzaju takie tarcia. Spory są normalne w demokracji. Tu mamy prawie 30 członków, więc to jest zrozumiałe. Takie spory były, bo przecież mieliśmy do czynienia z konfliktem zbrojnym między członkami, na przykład między Turcją a Grecją. Mamy w tej chwili problem, bo Turcy eksploatują złoża gazu na Morzu Śródziemnym. Państw, które do nich nie należą, więc są problemy, ale tym niemniej są pewne cele nadrzędne, czyli właśnie obrona przed agresją z zewnątrz, a jedynym dużym przeciwnikiem, który może zagrozić bezpieczeństwu państw członkowskich jest Rosja. Nikt inny nie ma potencjału, który byłby w stanie naruszyć terytorium i bezpieczeństwo poszczególnych państw bo ci terroryści na których się powołuje czasem Erdogan a czasem prezydent Francji No to nie są przeciwnicy w postaci wielkich państw, posiadających armię to są jakby to powiedzieć ośrodki które trzeba zwalczać przy pomocy wywiadu przy pomocy sił specjalnych, tam nie jest potrzebna regularna armia przeciwnie właśnie działania nieregularne są potrzebne natomiast jest faktem, że Wypowiedź Erdogana, wypowiedź prezydenta Macrona to był wielki prezent dla Putina, który dąży do tego, żeby na to podzielić i żeby na taką okazję, jaką jest 70-lecie po prostu zepsuć i tak, jakby no wskazać, że tam są jakieś niesnaski, tam są spory, tam są konflikty, że tam się nie dzieje dobrze. No więc myślę, że ci dwaj politycy którzy mieli te wypowiedzi no nie popisali się talentem dyplomatycznym zwłaszcza, że oni to robili specjalnie parę dni przed tym jubileuszowym szczytem i jaka jest rola Polski w, w NATO i w trochę chciałem zapytać także. Z pana perspektywy, bo Pan obserwuje to już od długiego, długiego czasu, i zastanawia mnie jedna rzecz, jak szybko zmieniają się narzędzia i sama dyskusja o bezpieczeństwie. Teraz na to bardzo dużo mówi o cyberbezpieczeństwie. Jak, jak szybko następują zmiany dotyczące kwestii bezpieczeństwa i jak szybko jak sojusz reaguje na to? Świat idzie naprzód. 30 lat temu, kiedy Polska zaczynała myśleć o zbliżeniu do NATO, nie było problemu z terrorystami na taką skalę, nie było problemu z cyberbezpieczeństwem czy z obroną w kosmosie. To są wszystko nowe pola, które się pojawiły i którymi się sojusz właśnie oficjalnie już zajmuje. Także idą, idzie, świat idzie naprzód, technologia idzie naprzód i, i sojusz musi się uwspółcześniać. A więc uważam, że to dobrze, że staramy się nadążać za biegiem historii. Ale czy staramy się, ale czy nadążamy? To jest pytanie. No, tego nigdy nie jest, nie można powiedzieć do końca. Natomiast nasza pozycja w NATO wynika nie tylko z tego, że wydajemy te przysłowiowe 2%, o których stale się mówi, na obronę. 2% budżetu idzie o to, że leżymy w takim miejscu, które jest newralgiczne, ponieważ no ewentualna agresja musiałaby się przejść przez nasze terytorium. Jednym słowem, no wzmacnianie naszego państwa, naszej obronności jest w interesie wszystkich państw Unii Europejskiej, całej Europy. Stąd te nasze twarde stanowisko. Które mówi o tym, że trzeba się zbroić, że trzeba te budżety wydawać. Że, Ale większość krajów, państw europejskich, dopóki Donald Trump nie powiedział, 2% wszyscy mamy wydawać na PKB na obronność. Wszystkie kraje europejskie drapa. Poza Polską, oczywiście, drapały się po, po głowie i myślały sobie, no, no zaraz, po co, z jakiego powodu jesteśmy jest, na końcu historii? To jest kwestia, po pierwsze, położenia geograficznego, a po drugie, kwestia no oceny zagrożeń. Oczywiście, że Portugalczycy czy Hiszpanie czują się mniej zagrożeni przez Rosję, ale nawet Francuzi. Natomiast my, mając takie doświadczenia historyczne i widząc, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czy w obszarze na przykład Kaliningradu, mamy prawo do niepokoju i, i to jest zupełnie zrozumiałe, więc stąd no punkt siedzenia określa punkt widzenia. I musimy przekonywać innych do tego. Panie ministrze, jeszcze poproszę o komentarz do komentarza, właściwie, jeżeli chodzi o kwestie szczytu NATO, bo komentatorzy w, w Europie zauważają, że. Jak na najsilniejszy sojusz militarny na w historii, jak często jest określana, to No tak okazały jubileusz dotyczący tych słów, bo o, o których na początku wspomniałem, jeżeli chodzi o pierwszego sekretarza, no obchody były raczej skromne, właśnie, chociażby o tym, że nie mówi się w oficjalnych dokumentach o szczycie, tylko o spotkaniu przywódców. Czy to ma znaczenie? Pewnego rodzaju taka, takie niuanse wysyłane także do społeczności i do opinii publicznej. Sojusz zawsze dążył do pewnej skromności. Przez kilkadziesiąt lat jego kwatera w Europie to była, to można powiedzieć, były baraki. Dopiero od kilku lat sojusz tam ma okazałą siedzibę. Więc ta skromność, którą widać na przykład w gabinetach szefa sztabu NATO w, pod Brukselą czy czy u sekretarza generalnego. To jest cecha, jakby tu powiedzieć, skromność i pokora jest cechą tych ludzi, którzy tworzą sojusz i którzy dążą do tego, żeby dużo robić, mało mówić i być gotowym na... Najgorsze. A tak naprawdę wszystko rozgrywa się nawet nie pewnie na, a pan minister pewnie to potwierdzi, nie na tych wszystkich medialnych oczach, tylko zakulisowe rozmowy są chyba najistotniejsze. Tak, rzeczywiście szczyty natowskie a ten, który był w Warszawie, miałem okazję obserwować z bliska. No polegał na tym, że przez kilka miesięcy wcześniej przygotowywano komunikat liczący prawie 30 stron i uzgadniano go ze wszystkimi państwami, starając się budować z jednej strony diagnozę sytuacji, z drugiej strony zadania dla każdego państwa. Więc to jest ogromna praca przygotowawcza, sam szczyt jest pewnym teatrem i tak jakby wycofywaniem państw ze skrajnych pozycji. A to nie spektakle i nie ten teatr że tak naprawdę dają nam bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Parys, były minister obrony narodowej, był moim państwa gościem. A jak się z państwem żegnam, to były gorące pytania telewizji w Polscepl. W swoim imieniu zapraszam już za tydzień na godzinę 14:15, ale proszę zostać z telewizją w Polscepl. Jeszcze przed nami wiele bardzo ciekawych programów. Do zobaczenia.